Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Nad Polską mamy układ niskiego ciśnienia i najbliższe godziny upłyną nam pod znakiem opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Ostrzegamy Państwa, że drogi i chodniki zarówno w nocy, jak i jutro będą bardzo śliskie. Proszę na siebie uważać. Tej nocy będzie chłodno, bo od 0 do plus 2 stopni, a to znaczy, że przy samym gruncie temperatura może spaść poniżej zera. Jeśli chodzi o opady, one wystąpią absolutnie we wszystkich regionach, przy czym na zachodzie będą to opady deszczu, a im dalej na wschód, na południe, tym częściej będzie padać deszcz ze śniegiem, a gdzieniegdzie w górach sam śnieg. W regionie łódzkim to również pochmurna noc z opadami, na ogół mieszanymi, a na termometrach zobaczymy 0, a gdzieniegdzie plus 1 stopień. Wiatr w nocy będzie słaby, a ciśnienie będzie bardzo szybko rosło. Jutro pochmurna pogoda w całej Polsce i wszędzie będzie padać. Przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe są tylko na północnym zachodzie. Najczęściej będzie padać deszcz ze śniegiem, więc będzie bardzo ślisko i niebezpiecznie. Tym bardziej, że temperatura w Polsce nie przekroczy 3 stopni. W regionie łódzkim to również będzie pochmurna sobota i bez parasola lepiej nie wychodzić z domu, bo przez cały dzień będzie padać deszcz lub deszcz ze śniegiem. Do tego nieprzyjemny północny wiatr może trochę potęgować odczucie chłodu. No i ciśnienie, które będzie rosło, przekroczy 1020 hektopaskali, to jednak nie wystarczy, by poprawić nasze samopoczucie. Przy takiej pogodzie warunki biometeo będą dla nas niekorzystne. Niedziela zapowiada się podobnie, jeśli chodzi o temperaturę, ale nie powinno już padać, a przynajmniej nie tak mocno. W poniedziałek trochę cieplej, bo 7 stopni, no ale na początku przyszłego tygodnia ta temperatura potem będzie stopniowo spadać i we wtorek ma być 5 stopni, a w środę już tylko około 2. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.